Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Do gry został dodany nowy update. Właściwie taki mały patch, który wprowadził dwa samochody, a konkretnie jeden cały model i jedną specyfikację tuningową dla jednego samochodu, czyli do Mazdy RX-7. I gdzie ty jesteś, Mazda? Aha, tu mamy te ekstremalne tryby tuningowe, czy raczej możliwości tuningowe. O, i właśnie ta maździocha może być stuningowana na drift. Przejadę się próbnie tym autem, jeszcze właściwie nie miałem do czynienia z nim tutaj. Bardzo fajnie, że wprowadzili tuning driftowy dla właśnie tego samochodu. Bardzo mi się to podoba. To jest wersja chyba amerykańska, bo mamy tutaj kierownicę po lewej stronie. No i teraz przejadę się w wersji stokowej, czyli nieulepszonej, bez żadnego tuningu. Od tak o sobie, ale to tak naprawdę nic mi nie da, bo po tuningu te samochody zachowują się zupełnie inaczej. Natomiast chcę zobaczyć, jak ta Mazda wygląda tak w jeździe dowolnej sobie. Po tuningu oczywiście też wygląd się zmieni, ale no, chciałbym mieć ten samochód do driftu. Myślę, że byłby to naprawdę fajny model, bo pasuje moim zdaniem do tej specyfikacji driftowej, tak? Jeszcze jestem ciekawy, jak wygląda sobie ta Pagani. Mamy jedną Pagani, mamy Pagani Huayre od samego początku gry, chyba. Ale nigdy właśnie nie miałem do czynienia z... z Huayrą. O, tylko teraz właśnie została dodana ta nowa i chciałem zobaczyć, jak ona wygląda. Przejechać się próbnie może. Podejrzewam, że to będzie wśród egzotyków, więc gdzieś pewnie na samym końcu ten samochód. Moment, tutaj coś było? Nie, Lamborghini Miura. Jest tutaj Pagani Zonda F. Tak się nazywa. No, więc nie jest to cinque, F-ka jest też bardzo fajna. Ojej, strasznie droga. Jak na moje możliwości w The Crew. Ja muszę tutaj więcej PvP jeździć. I też nowa informacja na temat The Crew Wild Run i The Crew, że The Crew. Będziemy mieli tryb Photomod, czyli po prostu fotografowanie samochodów. I co ciekawe, będzie tam dużo opcji do modyfikacji. Będzie można sobie zatrzymać grę w jednym czasie i na przykład zmienić pogodę, umyć swój samochód, naprawić go w czasie takiego zdjęcia i na potrzeby zdjęcia. I będzie można różnie ustawić sobie kamerę i zrobić naprawdę niezłe foto. Z tego, co widziałem na stronie Ubisoftu, te fotki wyglądają naprawdę ładnie, zrobione właśnie tym samochodom. Wracając jeszcze do tego patcha, możecie sobie też przeczytać na stronie Ubisoftu więcej o tych zmianach. Wiem, że w wielu samochodach został poprawiony system prowadzenia, czy tam fizyka jazdy, nazwijcie to jak chcecie. Ja się w to jakby nie zagłębiałem, sprawdzę to w praktyce, jak to będzie wyglądało. Może powinienem właśnie przetestować każdy samochód z osobna i sprawdzić, jak będą się zachowywały, ale Zonda mi się jeździ jak na razie fajnie. Chociaż mówię, to jest też wersja stokowa, więc po tuningu Zonda będzie się zachowywała troszeczkę inaczej. I fajnie, że twórcy coś tutaj robią. Patch ważył jakieś 220 chyba megabajtów. Nie jest to jakoś tam specjalnie dużo. No a mamy fajny nowy model samochodu, który bardzo, bardzo mi się podoba ogólnie wersja tej Zondy. Bardziej nawet niż Zonda Cinque, nie? Zonda Cinque jest to taki bardziej już hardkorowy samochód. A wiecie co, kiedyś mi się ta Zonda F nie podobała ze względu na tą kopułę. Zobaczcie, tak na pierwszy rzut oka to wygląda jak statek kosmiczny, tak? Tu mamy praktycznie całkowicie oszklony dach. To wygląda fajnie i podejrzewam, że wrażenia z jazdy takim autem są bardzo fajne, ale jak pierwszy raz zobaczyłem ten model, pomyślałem sobie, co to za statek kosmiczny jest, No nie? Takie można odnieść sobie wrażenie, bo taką kopułę mamy nad głową.
taka kupuła jest sobie nad głową kierowcy i to może trochę tam dziwnie wyglądać, co dla po niektórych. Dla mnie wyglądało to dziwnie, ale się przyzwyczaiłem i teraz ten samochodzik naprawdę bardzo mi się podoba. Podejrzewam, bo tak jest w tych wersjach bardziej ekskluzywnych, tych samochodów typu, nie wiem, LaFerrari, czy właśnie taka tutaj sobie Zonda. Podejrzewam, że ten tuning jest tutaj bardzo ubogi, bardzo biedny, słaby. Niewiele będzie można sobie zmienić. Na przykład spoiler będzie można zmienić, ale spoiler moim zdaniem akurat bardzo pasuje do tej Zondy. Ciekawe, czy będzie można całkowicie usunąć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ogólnie tak to wygląda. Niestety nie mogę zakupić tego samochodu, bo mam tylko 200 tysięcy baksów. To jest za mało, żeby coś tutaj wywalczyć, no. Ja cały czas zdobywam tutaj kasiorę i cholera. Nie można tutaj sprzedawać nawet sam... Tura Lang Volkswagen. Spikera też mam. Kurde. No to jak to tak? Przecież to jest... Nie wiem, czy to jest samochód z DLC. To nie jest samochód z DLC. Z DLC chyba do Decru się skończyły. Ja mam Season's Pass, kupiłem, żeby mieć te wszystkie dodatki. Ale zdaje się, że te dodatki już się skończyły. Po prostu twórcy skończyli je dodawać. I tyle, i Lucek, wal się. Kupiłeś, jesteś frajerem. Teraz sobie graj bez tego. Bez nowych samochodów, o. No, a ja zawsze do garażu, bo mam tego Season's Passa, do garażu zawsze dostawałem nowe samochody, jakie tylko się pojawiały w grze. Na przykład dostałem tego Fiata. Nigdy w życiu bym nie kupił tego samochodu normalnie w grze, nie jestem głupi. Dostałem Mini Coopera, ale to on chyba był od samego początku. Jest masa tych samochodów, które sobie właśnie dostałem, a ich nie kupiłem. Dobrze, to teraz weźmy sobie odkrywanie i poszukamy nowego jakiegoś samochodu, wraku, auta. Powinno to gdzieś tu być. O, proszę. I tak, tutaj mamy kolejny stan. Myk, myk. Tu gdzieś musi być kolejny wrak, znaczy części do wraku. Zaraz sobie zmienię samochód na... albo może motocykl, czemu nie? Zmienię sobie pojazd ogólnie na jakiś offroadowy, jakiś rajdowy, żeby można było po tych bezdrożach szybciej dojechać do celu. O, jestem bardzo blisko, to jest gdzieś tutaj. Tak, weźmy sobie coś rajdowego. Offroad wyczynowe, rajdowe. Camaro, Cadillac Escalade i o, ja bardzo lubię sobie Camaro RS. Proszę bardzo, to jest bardzo fajny model, ja strasznie lubię wygląd w wersji rajdowej właśnie tego Camaro. Ale czy ja się tam dostanę na górę? Czy ja podjadę pod ten głaz tutaj? Oj, nie widzę tego. Nie, ciężko będzie. Będę musiał się przeteleportować albo w innym wypadku musiałbym jechać tutaj dookoła. No ale na szczęście ta gra oferuje nam coś takiego jak teleport, nawet mogę się o 5 metrów do góry gdzieś tam przeteleportować, nie ma problemu. Tutaj jest w każdym razie kolejny wrak jakiegoś samochodu. 9 na 20 części, to pójdzie szybko, bo no ja tam sobie w jakimś tam momencie grania w The Crew odkryłem, że właśnie pojawiają się takie znaczniki jak tutaj. I bardzo łatwo, no dość łatwo znaleźć się samochody. Coś czuję, że będzie ten wrak gdzieś tu. Proszę bardzo, jest sobie, myk myk. Ja się zastanawiałem, jak ci ludzie na takiej wielkiej mapie znajdują te cholerne wraki, tak? A tutaj okazało się, że wystarczy o, sobie w ten sposób wjeżdżać w takie chmurki na radarze, czy na minimapce pojawia się mniej więcej odległość, gdzie musimy szukać tego wraku i tyle, no. Koniec tematu, dobra, to jest gdzieś tutaj, znowu chyba bliziutko się zrespiłem, tak, to jest tutaj, świetnie. Myk, w dobrych miejscach Lucek szuka, jeszcze 9 takich miejsc i będę miał załatwiony temat. O, nawet jak tak mocno oddalę, to widać, gdzie to mniej więcej jest, a jak mocniej przybliżę, to już w ogóle widać okrąg, więc nie trzeba się starać jakby z tym szukaniem. Znowu pojazd jest zaraz chyba za mną. Na dole, o. Świetnie, idealnie. 12 część na 20.
idzie naprawdę perfekcyjnie. Tutaj mamy radar, tu mam... O kurde, tu na wulkanie jest jakiś. Ale tutaj będę musiał kawałek podjechać, dlatego że ja tego miejsca odkrytego nie mam. Nigdy tu nie byłem, to nie jest... Niekoniecznie jest wulkan. A to może być też jakiś krater, ale coś za wysoko się jedzie, żeby to był krater. Raczej stawiałbym na ten cholerny wulkan. Dobra, jadę gdzieś tu pod górę. Właściwie to nie muszę wcale tutaj jechać, bo zobaczcie, że jak się przeteleportowałem tutaj, to ten teren dalej się odkrył, tak? Więc mogę od razu się przeteleportować na szczyt góry. Ciężko by mi było tam wjechać, bo były kamienie, ale... Mimo wszystko jest tutaj jakiś nawet event do zrobienia. I tutaj chodzi chyba o o zbieranie. Możemy sobie to w zasadzie zrobić. Ja tego mojego Camaro w wersji rajdowej mam słabo zrobionego. A może... O, jest tam na górze, widzicie na szczycie wrak, którego szukam. Może jak zrobię sobie to wyzwanie, to coś tam zdobędę, nie? No. Dobra. I muszę sobie pojechać z powrotem tam. Zapomniałem, że mam nitro w ogóle w tej grze. Woo! Ktoś tutaj przyjechał. Jeden z chyba z graczy, których ja podawałem do znajomych. Okej. I zawracamy. No i jadę, zobaczymy. Tutaj to jest chyba zbieranie, coś tak czuję. Poznaję po ikonce chyba. Tak, to jest zbieranie. Będziemy zbierać te wszystkie punkty. Ojej, czegoś nie zebrałem. Dobra, powtórz to. Jezus, to są jakieś wyboje straszne. Ja wezmę sobie inną kamerę. O, właśnie tę. Ej, co? To jest dla monsterów. Ej, bez kitu, to jest dla monsterów. Ja cię nie pierdzielę. No tu trzeba monsterem jechać, patrzcie. Ten cień jest ogólnie monsterem. I tutaj trzeba wjechać przez takie hardkorowe tereny, zobaczcie. No, więc ja tego nie zrobię tym autem. Nawet jeśli przejeżdżam... Ojej, powtórzyłem. Nawet jeśli przejeżdżam pod tym punktem, tego nie zaliczam, nie rozbijam. Tak, trzeba mieć wysoki pojazd, jakim jest niewątpliwie Monster Truck. A ja takiego nie mam sobie jeszcze. Ale będę miał, spokojnie. Dobra, coś... Gdzie to może być? Środek okręgu jest tutaj, więc na 90% to jest gdzieś w tej wiosce, bo zawsze wrak jest ukryty w jakichś takich charakterystycznych miejscach. I musi... O, jest, widzę go. Już się tam dymi. Widziałem trochę dymku, to musi być ukryte tutaj. Ale jak się tam dostać, wy mi powiedzcie. Dobra, jest wjazd. Tada! Odkryte. 14 na 20, jeszcze tylko 6 części. 6 wraków odkrytych i będziemy mieli nowy pojazd do testowania. Tutaj zobaczmy. O, tutaj to chyba bez problemów przejadę nawet spory kawałek tym moim samochodem. Ale chyba nawet nie będzie trzeba jakoś daleko podróżować, bo wrak jest już tutaj. Proszę bardzo. Kolejny znaleziony i tu mamy kolejny wrak, ale tu już lepiej się przybliżyć, bo ja czuję, że ten wrak może być tutaj. Jest bardzo... O, jest, jest. Tak, to jest ten sam wrak, którego my szukamy, więc ładnie sobie szukam w całym stanie. No i tu chyba coś było. Tak. Okej. Ja mam kilka tych wraków jeszcze innych poznajdywanych fragmentów, ale jeszcze nie wszystkie. Jeszcze chyba jeden samochód został do znalezienia dla mnie. A jeden w ogóle już sobie odkryłem. Nie wiem, czy to jest jakiś tam hot rod. Mogę wam pokazać zresztą. To było na którymś tam odcinku. On jest w wersji wyczynowej, więc wezmę wersję wyczynowe. I nie jest jakoś tam dobrze stunigowany i wygląda sobie tak. Nie? O. Tak, specjalny odcinek poświęciłem właśnie do tego auta.
bardzo fajne możliwości tuningu ma, można ściągnąć maskę, zrobić dużo różnych fajnych rzeczy. Możecie zobaczyć na odcinku właśnie o tym samochodzie. Tutaj. No i dosyć ciekawie się nim driftuje, z tego co pamiętam. Ojej, nie mogę się nim ruszyć. Na offroadzie raczej sobie nie poradzi, to nie jest samochód offroadowy na pewno. Ale tutaj na szczęście nie muszę aż tak daleko jeździć, więc... No w razie czego, jak będę miał problemy z przemieszczaniem się, to zmienię na rajdowca. Też nie ma problemu. No dobra, myślę, że gdzieś tutaj. O, nawet... O, proszę! Pięknie. Dobra, no i ostatni wrak do znalezienia i będziemy mieli nowy samochód odkryty. Gdzie ty możesz być? Tu mamy radary. O kurde, coś nie widzę. Moment, wezmę myszkę, będzie szybciej. Przeskanować, nie mogę sobie dalej oddalić. O, proszę bardzo. Przybliżę jeszcze trochę. Dalej oddalić, ludzek. Tu. Tak zawsze mniej więcej w środku tego okręgu znajduje się samochód, z tego co zauważyłem. Nie trzeba się specjalnie starać, aby wcelować. No i dobra, 20 na 20 części. Idziemy do KG, zobaczymy co to nowego mamy. To wygląda jak jakiś rajdowy samochód, bo ma bardzo wysoki, bardzo duży prześwit. Ale nie podoba mi się za specjalnie. Muszę go zobaczyć. Taki rurowiec, tak? Zobaczmy, czy losowo coś tam nam fajnie wybierze. Aha, malowanie się tylko zmienia. Ja tu żadnych części kupionych nie mam. Tak, to jest samochód rajdowy. I często widzę, że gracze nawet nim ciupią, tak? O, mam 358 tysięcy, ciekawe skąd. Często widzę, jak ktoś tam nim ciupie, że to jest taki niby dobry samochód. Nie wiem, nie wiem, ja nim nie jeździłem, zaraz zobaczymy. Mam tutaj inne felgi do wyboru, one mi się tutaj zmieniały, bo brałem sobie tunik losowy i losowy tunik dobiera zawsze części, które już posiadam i je ze sobą kombinuję. A damy sobie to. A, to jest... No tak, mamy tu jeszcze teren. O, właśnie. Skoro to jest samochód terenowy, to weźmy sobie felgi właśnie terenowe. Dajmy sobie takie. Myk, myk. Dobra. Naprawiać nie trzeba. Zobaczmy, jak to jeździ. To jest jakiś tam standardowy tunik. 639 punktów na statystyce. Fajnie nawet brzmi, chociaż muszę przyznać, że dźwięki samochodów w The Crew są bardzo ubogie, ale na brawa zasługuje tutaj sposób, w jaki pracuje zawieszenie. Bardzo mi się to podoba w tych nowych grach, że twórcy przykładają sporą wagę do fizyki zachowywania się pojazdów wobec podłoża. Na przykład możecie o to zaobserwować w Spin Tires, gdzie te samochody w ogóle zajebiście się zachowują. Albo chociażby tutaj, nie? W tym aucie to fajnie widać i w każdym innym także w The Crew. To jest fajna sprawa. I tutaj to dobitnie zresztą widać, że naprawdę bardzo ładnie wszystko chodzi. Ale czy mi się to podoba? No, nie podoba mi się za bardzo ten samochód. No, z tyłu ma jakieś takie skrzydełka? Nie wiem, nie wiem. To jest chyba nie mój styl, nie? Ale jest dosyć taki kompaktowy i jest to typowy rajdowiec, typowa rajdówka na bezdroża hardkorowe jak tutaj. Jeszcze jest słabo stuningowana, ale myślę, że po jakimś tam lepszym tuningu będzie lepiej. Ciekawe jak jest właśnie na wybojach, czy jeśli wyskakujemy jakoś tam hardkorowo przy dużej prędkości, to czy nad samochodem da się jeszcze jakoś zapanować, to jest niestety... Częsty problem takich samochodów z napędem na tył w The Crew, że przynajmniej był do jakiegoś tam czasu, nie wiem, bo twórcy cały czas naprawiają ten model jazdy tutaj. Był taki problem, że po wyskoczeniu gdziekolwiek, nic nie widzę w ogóle, coś co jest w grze. Po wyskoczeniu gdziekolwiek
samochód jakoś, samochody z napędem na tył jakoś tak wywalało, odwracało do przodu dupą i to było takie dla mnie ciężkie do opanowania. Domyślne tagi i tutaj mamy torowy, gdzie my mieliśmy, tutaj jest tunel rajdowy. Zerknijmy jeszcze, jakie ma opcje tuningowe ten samochód. Nie będę tutaj wsadzał takich części fajnych, może z tego względu, że no wspieram na jakiś lepszy samochód, lepsiejszy, tak? Stuninguj i no tak, optyka. Moi drodzy, tylko wnętrze możemy zmienić. Dwa fotele i oj, i też nie za wiele można zmienić. Nic nie można zmienić. To jest samochód unikalny, no nie ma się co dziwić po części, ale z drugiej strony wolałbym, żeby coś tu więcej było. Możemy sobie kolorek wybrać jakiś tam, tak? Ja te kolory też już mam w garażu, więc nie chcę tutaj tracić kasy na to. A tam w tle widzimy Forda Raptora zrobionego na rajd, bardzo, bardzo ładnie wygląda. O, i tu mamy chromowane, dość drogie te kolory są, ale wyglądają no zupełnie inaczej, chociaż pewnie na starcie ten samochód będzie wyglądał ładnie, bo jeśli przejedzie chociaż kilometr takiej drogi hardkorowej, błotnistej, no to już będzie cały upieprzony i tego chromu w ogóle nie będzie widać. Ale no ale jest opcja i ładnie tam sobie wyglądał. Karoserii jest też tutaj trochę, mimo że to można powiedzieć, że to jest rurowiec. Cały tył jest zrobiony z jakiejś rurowej konstrukcji, prawdopodobnie dlatego, aby samochód był lżejszy. Tak jest skonstruowany, nie? No. No dobra, mamy sobie taki nowy samochód. Można zrobić kilka umiejętności co do niego. Żeby zdobyć jakieś części, chociaż te części no też tak wypadają, teraz lipnie trochę. Tu mamy test zbierania. Dawno w ogóle ja tego nie robię z tego powodu, że to są głównie testy dla samochodów rajdowych, a ja jeżdżę z takimi sportowymi. Wszystkie samochody są tu sportowe. Nie, takimi po prostu ulicznymi, tak? Takimi na szosę bardziej autami. A rajdowców to ja sobie zostawiam tak od smaczku. Tu mi zarzuciło trochę dupę, ale to była moja wina, źle zajechałem, mogłem trochę gazu puścić. Samochód zdecydowanie lepiej by się zachował. A tak jak tutaj. Tak, zapomniałem, że mam nitro. Ojej, goni mnie policja za rozwalanie siatek. Dobra, tu trzeba uważać. Ja już przypomniałem sobie to wyzwanie. Zarzuciło mnie odrobinę na tych wybojach tutaj. To jest fajna opcja, jeśli chodzi o te samochody, dlatego że można sobie znaleźć jakiś wóz bez problemu i można mieć samochód do ścigania się za darmo praktycznie. Chociaż na starcie i tak mamy nowe, znaczy nowe, mamy jakieś tam auta do ścigania się i możemy te tuningi łatwo sobie zdobyć. Ale no, to też fajna sprawa. No, może nie każdy chce właśnie ścigać się na rajd, a czasami PvP ktoś wybierze na siłę rajd i będziemy sobie jechać rajd. No i wtedy pojawia się taki oto samochód, który nazywa się... Nazywa się nie wiem jak, jakoś się tam nazywa. Hot coś tam hot. Nie no, jakoś się tam nazywa, to nie jest istotne. Nie wiem, czy to jest w ogóle licencjonowany samochód, czy to jest po prostu zrobiony na potrzeby tej gry, ale wykonany jest bardzo fajnie tutaj w The Crew. I też ten dźwięk auta całego różni się troszeczkę od tych wszystkich dźwięków samochodów, jakie mamy w The Crew. To jest bardzo miła sprawa. Zbierać ogólnie te wszystkie checkpointy możemy też w drugą stronę. No i tu chyba nawet jest lepiej, bo kawałek z górki się jedzie, a ten samochód ma słabe przyspieszenie. No i powinien sobie tu poradzić ładniej, ale zobaczcie, zarzuciło mi duperę. Chociaż no tak, tu jest śnieg, jest ślisko i no będzie go tam zarzucało, no nie ma opcji, że nie. No, każdy samochód tutaj wpada w poślizg. No i trzeba brać pod uwagę, że on jest jeszcze słabo stuningowany, a im lepiej ten tuning tutaj wygląda w grze dla samochodu, to tym właśnie lepiej samochód się
zachowuję. Zdobyłem sobie platynkę, ledwo. I chyba wygram... A, kolor, fajnie. Za złoto dostajesz fajną część, 22 punkty do statystyki, a za platynę dostajesz jakieś gówno, jakiś kolor. Ach, idźcie z tym dziadostwem. To mi się nie spodobało. Tak. No jeszcze bym jakąś umiejętność zrobił tym autem, ale już nie na śniegu, mam dosyć śniegu. Test jazdy po linii. I wspinaczkę można by jeszcze sobie porobić tutaj. Szybka podróż. Prawdopodobnie będę jechał po asfalt, ale nie, to nie jest asfalt, ale jest ciemno jak w dupie. Zobaczmy jeszcze wnętrze tego pojazdu, nie zerknęliśmy sobie tu, a może być ciekawie, myszka do ręki i patrzymy, rozglądamy się. Mamy zegary, one gdzieś sobie tutaj funkcjonują, poziom oleju, poziom paliwa, tu mamy temperaturę i nawet jest poziom naładowania akumulatora, to jest bardzo ciekawe. Tutaj są chyba kanały do CB radia. A niestety niewiele wam pokażę jest teraz tu, bo jest cholerna noc, przez co gówno widzę. Ale pojedźmy sobie troszeczkę na tej kamerze, zobaczymy czy coś wskuram. Na szczęście jest ta linia, więc aż tak dużego pola widzenia nie potrzebuję. Byleby po tej cholernej linii... O tak, dobra, jednak potrzebuję dużego pola widzenia, bo nie widać totalnie co jest przed tobą. Taka jest właśnie ta kamera z kokpitu. Ale dobra, teraz myślę, że pójdzie mi lepiej. Przede mną jedzie jakiś stunigowany na rajd Hammer H1 Alpha. Ups. Zarzuciło trochę, o fajnie. Robi się powoli dzień, a więc będę mógł pokazać wnętrze tego samochodu dość lepiej, dokładniej po prostu. Myk, myk, myk. Oj. Wow, to było nawet dobre. Nie wiem jak to zrobił, ale samochód nagle fajnie złapał przyczepność jakby. Zostało 10 sekund, a już się zbliżam do złota. Teraz się trochę oddaliłem, bo zgubiłem linię. Ale może uda się złotko zdobyć. Dawaj złotko, jest złotko moje. Proszę bardzo, 37, poziom 37 części. I mamy 22, premia do przyczepności, coś co ja lubię najbardziej. A ciekawe właśnie teraz, czy jeśli przeniosę się tutaj, to czy już będę miał bardziej dzień. Bo to jest... Ej! Kurde, powinienem na wschód iść, a nie na zachód. Damn. Tutaj powinienem mieć bardziej dzień. Zobaczmy, czy to działa. Dupa. Wszędzie w Stanach jest tak samo. Nie no, tu powinno być jaśniej. Tak na ludzki rozum. A nie jest. Nie podoba mi się to. Tego czegoś nie robiłem. Test zbierania. I to prawdopodobnie też jest dla Monster Trucków, bo tutaj są jakieś sprytne łupy. Lucek nie wie o co chodzi. I tu coś jeszcze. To jest chyba kopalnia. Test zbierania. To też nie dla mnie. Jazda po linii. To też pewnie dla... A tu mamy test podjazdu. Ciekawe czy ten test podjazdu jest znowuż dla Monster Trucków. No nie wiem, spróbuję, lubię wyzwania. Tylko kurde. No nie wiem, boję się. Dobra, to jest chyba dla zwykłych pojazdów. Takich niehardkorowych. Jadę od razu tam pod górę. Nie wiem, nic nie widzę. W ogóle ciemno jak w dupie. Nie trzeba zbierać tych tam tych. Wystarczy, że się podjedzie i gitara. Podjedziesz do punktu w odpowiednim czasie i masz platynę. Czy się uda? Jest złoto, no to tak sobie, ale... O, widzę, że... O, za niski poziom dla wersji. Zajebiście, dostałem 37 baksów. To jest niesamowita kasa, myślę, że teraz sobie kupię Pagani. Ech. Co tu jeszcze mamy? Prędkość. Ucieczka. Precyzja. Tu jeszcze w tym obszarze nawet nigdy nie byłem, to jest ciekawe. Widocznie nie było tam nic ciekawego, co by warto było zwiedzić. Zrobiłbym jeszcze jakieś wyzwanie offroadowe i zdaje się, że takowe jest tutaj. To jest ucieczka. Test ucieczki, czyli musimy jak najdalej uciec od okręgu. I niestety jest chyba tutaj sporo przeszkód, bo to jest jakiś taki luźno zalesiony teren. Aha, ja chyba wiem co to jest. A nie, nie mogę wiedzieć co to jest, bo ja tego nie robiłem chyba.
Ale wiem, że jeden test ucieczki jest bardzo fajnie zlokalizowany. Można jechać po jakimś tam zniszczonym moście. Jedzie się bardzo szybko z dość stromej góry. No i trzeba nie dać się złapać czerwonemu złowieszczemu okręgowi. Tak. I tutaj mamy coś podobnego. Też jest z góry i ważne jest w tym momencie, aby obrać sobie odpowiednią ścieżkę ucieczki. I zobaczcie, ta ścieżka chyba będzie prowadzić tutaj jakoś. No bo tutaj mamy same jakieś drzewa, prawdopodobnie jakieś kamienie, inne tego typu brzydkie rzeczy. A tu jak zjedziemy, to jest taka skocznia chyba narciarska. Muszę teraz ogarnąć, jak to jest. Aha, to jest chyba jakoś tu. Tylko cholera, ja nic nie widzę. Moment, to jest jakoś za mną. Jakoś ten samochód zaczyna już jeździć, nie powiem. Po kilku włożonych do niego częściach coś tam zachowuje się. O, shit. Nie, to nie. Ja nic nie widzę, cholera. Jak tu to robić, gówno? Ale dobra. Op! Dobra, inaczej. Jedziemy. Sorry. Jedziemy za duchem. To jest dobry pomysł, to prawie zawsze działa. Dobra, on jedzie tutaj i tu jest chyba właśnie ten zjazd, o którym mówiłem i pokazywałem na mapce. Tak, tu jest dosyć czysto, fajnie się jedzie, jechało. Ale to jest wkurwiające, no ja nie mogę, nic nie widać, jest ta noc pieprzona, a te światła gówno dają, no zobacz. Świeci się jakaś tam lampka z przodu, ja kurde w rowerze mam mocniejszą niż w tych samochodach. Ani się drzewo nie świetla, ani nic. Jeszcze oświetlenie daje ci po mordzie, cholera jasna, ale zdobyłem platynę. I zdobyłem pewnie jakiś kolor. Jest, zdobyłem felgi, niesamowite, teraz mój samochód będzie lżejszy, wow. 458 baksów za platynę. No idźcie, panie. No nic, odkryliśmy sobie dzisiaj nowy samochodzik. Pokazałem wam nową zawartość w grze i wytłumaczyłem, co będzie później, czyli chodzi o możliwość robienia fajnych zdjęć. Niestety nienawidzę nagrywać odcinków właśnie w nocy, bo gówno widać. I zobaczcie, jakie te światła są. No ja naprawdę mam lepsze w rowerze, ej. No nic się tu nie oświetla, no nic nie widać. Światła takie światła, jak on tu ma zamontowane, tak? To powinny napieprzać na 1000 km. To są kurde duże reflektory, a to jest, co to jest? Hej! Trzymajcie się, na razie, pa pa.